nazywam się Renata Korn, przyjechałam z Izerów, rejon Jelenej Góry. Reprezentuję kilka inicjatyw. Generalnie szeroko pojętą taką parasolową organizację, która w tej chwili jest w fazie reaktywacji, Kooperatywa Izerska, w ramach której działa dużo inicjatyw w naszym rejonie Izerów. Są to inicjatywy spożywcze związane z żywnością, suwerennością żywnościową, takie jak Targ Rolny w Siedlęcinie, Perski Izerski, Kooperatywa Spożywcza Jelenia Góra, Forum Suwerenności Żywnościowej Izerskie, czyli jakby to jest jakby jeden byt, który tutaj reprezentuję. No i też jednocześnie jestem zaangażowana w te poszczególne inicjatywy na różnych poziomach, w różnych zakresach. I reprezentuję też siebie jako ja, Renata, rolniczka, która uprawia ziemię, żywi swoją rodzinę i mocno czuję to, jak potrzebna jest dobra żywność, dostęp do dobrej żywności po prostu dla mnie, dla mojej rodziny i też dla tych, których znam, dla ludzi po prostu. Możliwość produkowania, kupowania, dostępności do prawdziwej żywności, tej prawdziwej, ekologicznej, wyprodukowanej zgodnie z zasadami etycznymi, takie jak ja wyznaję. Produkcja żywności, która jest zgodnie wynagradzana i zgodnie z naturą produkowana. My wszyscy jakby szukamy jakiejś wyższej wartości w tym wszystkim, tak naprawdę. Znaczy ta żywność jest bardzo ważna, ale czuję gdzieś, że to jest jakby równolegle albo może obok tych wyższych wartości, które dla mnie są chyba ważniejsze w tym wszystkim, czyli współpraca, kooperacja, wsparcie, poczucie po prostu jedności i jednomyślności do realizacji jakichś rzeczy takich właśnie wspólnie, które są życzliwe dla nas i dla natury. I to jakby, myślę, że to jest dla mnie najważniejsze w tym wszystkim. Ja tutaj wśród tych ludzi czuję się jak w domu, po prostu. Wierzę w to, że nie jestem sama, że jesteśmy razem wszyscy, łączymy się i potem jakby z tym uczuciem jadę do siebie i mogę to, mam siłę na to, żeby dalej robić to, co robię, kontynuować, bo tej siły dużo trzeba.